Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. No i cóż nam pozostało? Pójść do kuchni po tasach i po kolei odrąbywać grzeszne członki ciała. Nie o to chodzi Jezusowi, abyśmy się okaleczali. Nie o amputację części ciała tu idzie, ale o zwrócenie uwagi na nasze życiowe priorytety. Co jest ważniejsze? Ciało, grzech, przyjemność czy nasze zbawienie? Amputacji musimy dokonać na płaszczyźnie mentalnej. To w naszej głowie musimy wszystko właściwie poukładać, usunąć to wszystko, co przysłania nam cel najwyższy – zbawienie własnej duszy. Nie dokonuj amputacji dłoni, która kradnie, ale uczyń ją narzędziem dobroci, hojnego rozdawania z miłości do Boga i człowieka potrzebującego. Nie wyłupuj oka pożądliwie spoglądającego na innych, ale uczyń je narzędziem dostrzegającym potrzeby drugiego człowieka. O wiele łatwiej się okaleczyć, niż zmienić swoje przyzwyczajenia. Zmiana siebie jest procesem długotrwałym i męczącym. Niewielu stać na takie wyrzeczenia. Przyzwyczajamy się do swoich wad i nałogów i z czasem nie wyobrażamy sobie życia bez nich, usprawiedliwiając swoje zachowanie. Wybieramy zło, które dobrze znamy, a odrzucamy dobro, które daje wolność. Można się tak bardzo przyzwyczaić do kajdan i klatki, że niemożliwym staje się wyobrażenie sobie życia bez nich. Grzech ogranicza naszą wolność, a nawet naszą wyobraźnię, duchową i moralną kreatywność. Grzech jest jak złodziej, który kradnie nam największy nasz skarb – życie wieczne. Zerwijmy wreszcie pęta zła i okowy grzechu, aby żyć w pełni wolności dzieci Bożych i kochać pełną piersią.